Kiedy do Jezusa przyszedł Nikodem, a Jezus z nim porozmawiał jak Żyd z Żydem, powiedział do niego takie słowa, które są jedną z zasad duchowych. To, co narodziło się z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. On powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek, co powstaje, a w wyniku funkcjonowania nieduchowego stało się duchowe. I odwrotnie, to, co powstało na podstawie idei duchowej, stało się nieduchowe. To jest niemożliwe, bo co z ciała powstało, jest ciałem. Co powstało z ducha, jest duchem. Wiecie, często to się czyta i odnosi się to do nowego narodzenia i to jest prawda. Ale to jest duchowa zasada. Cokolwiek w życiu człowieka powstało z innej struktury niż duchowa, czyli na podstawie innych intencji, na podstawie innego złożenia faktów, musi upaść, bo to nie jest duchowe. Oczywiście to może istnieć dalej w tej sferze psychofizycznej, ale to nie będzie dawało duchowego wymiaru. Jeżeli ktoś buduje swoje życie na czymś, co nie jest duchowe, on musi się wykoleić na poziomie duchowym. Czasami ludzie przez wiele lat mają problemy pewne. Spychają je, chcą, żeby się modlić o nie. Ale powinni usiąść i zastanowić, dlaczego ja to mam ciągle? Czemu mi ciągle nie idzie w czymś? Nie powinni uciekać w środowiska, które będą do nich mówić, słuchaj, ty nie musisz tego mieć. Ty możesz żyć inaczej. Nie. Jeśli komuś nie idzie coś, to znaczy, że to coś ma jakiś defekt, jakiś błąd powstał. Jakiś błąd. Jezus powiedział, że co jest z ciała, będzie ciałem. Będzie to cielesne. Cielesne to nie znaczy złe, żebyście to dobrze rozumieli. To po prostu cielesne. Po prostu będzie to taka materia. Jak ktoś nie będzie chciał grzeszyć, używając cielesnych metod, to mu się nie uda. Po prostu jemu to nie wyjdzie. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby człowiek robił remanent w swoim życiu. Remanent. Jeżeli ja 23 lata chodzę z Bogiem i nie mam sytuacji w swoim życiu, że mi się nie chciało chodzić z Bogiem, albo mi się nie chciało służyć, to znaczy, że ja coś odkryłem, co działa. Coś odkryłem, co działa. Bo ludzie mówią, bo ja nie mam chęci na to, ja nie mam chęci na służbę, mi się nie chce tego robić, mi się nie chce tamtego robić. A mówię, a ile ty jesteś z Bogiem? 6 lat. Ja mówię, tyle już masz niechęci? Zrozum, ile ty tam masz błędów programowych. Tam jest błąd na błędzie. Tobie się nie chce, 6 lat chodzisz z Bogiem i ty masz sytuację w życiu, że tobie się czegoś nie chce? Ja pierwsze 6 lat z Bogiem, to ja nie wiem, kiedy mi minęło. Ja nie miałem pomysłu przez te lata, żeby inaczej żyć niż z Bogiem. Ja nie miałem ani jednej rozmowy z Bogiem pod tytułem, dlaczego mi to nie przędzie, Panie? Ja wiedziałem, że jak mi coś nie przędzie, to coś spieprzyłem. Coś spieprzyłem. I nie mówiłem, o to jest mi niepotrzebne. Nie, to jest mi potrzebne. Ja coś spieprzyłem i teraz, Panie Boże, ja muszę stanąć na czymś, tak? Na czymś, co mnie z tego dźwignie.
Pokaż mi tą duchową zasadę. Pokaż mi tą regułę. Pokaż mi, jak to działa. Ja w to wchodzę. Ja to zrobię. Rozumiesz? Zaczynamy nowy sezon. Sezon, w który będzie jedynie trudniejszy. Trudniejszy pod takim kątem, że będziesz miał więcej zadań, że będziesz miał większe przeszkody, że będziesz miał miejsca, w których się musisz dostać na wyższe poziomy. Taki sezon, bo to rozumiecie? Bo idziemy do góry. Pamiętacie, dokąd my idziemy? Do góry idziemy. Idziemy do góry. Cały czas pod górę. Cały czas pod górę. Non-stop pod górę. Takie hobby. Rozumiesz, o co chodzi? Takie hobby mamy. No tak, zachciało się nam, kurczę, iść pod górę. Więc będziemy szli dalej pod górę. Będzie bardziej stromo. Ale zobaczycie, jakie będą widoki. Bo jak tam się wchodzi wysoko, to są zupełnie inne widoki. Rozumiesz? Ale tam jest pod górę cały czas. Więc przyjdź dziś do Boga, powiedz: Boże, nie będę się modlił, żeby nie było stromo. Będę się modlił, Boże, dzisiaj, żeby moje mięśnie się rozwijały, żebym był coraz silniejszy w moim duchowym organizmie, żebym się nie załamywał, jeżeli będę musiał się wspinać. Boże, dziękuję Ci za to. Boże, dziękuję Ci, że będę stawał na każdej skalnej półce, że będę się przyglądał rzeczywistości wokół i że będę Cię chwalił coraz bardziej. Im wyżej wejdę, tym bardziej będę Cię chwalił, tym bardziej będę Cię uwielbiał. Boże, wywyższam Cię. Boże, uwielbiam Cię. Szoko, to rele, glere, lere. Oko to rolo rolo boko to jasia. Halleluja. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Jedyny i święty. Wielki. Żywy. Módl się do Niego. Módl się z Twojego miejsca szczytu. Ho! Szeketerelelele. Sprawiedliwością moją Jezus z wiary nie wycofuje się. Moja dusza się nie cofnie, w słowie upodobanie mam. Jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść. Nie porzucam ufności mej, w wierze rozwijam się. W wierze rozwijam się. Nie jesteśmy z tych, co cofną się. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałość i dziś stoimy tu przed tronem łaski Twej. Przed tronem łaski Twej. Hej, sprawiedliwość. Się. Moja dusza się nie cofnie, w słowie upodobanie mam. Jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść. Nie porzucam ności mej, w wierze rozwijam się. W wierze módl się z tego miejsca. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałości dziś stoimy tu przed tronem łaski Twej. Przed tronem łaski Twej. Sprawiedliwością moją Jezus z wiary nie wycofuje się. Moja dusza się nie cofnie, w słowie tylko mała chwila, a przyjdzie.
naszą cnotą jest. W wytrwałości dziś stoimy tu, przed tronem łaski Twej. Przed tronem łaski Twej. Nie jesteśmy z tych. Nie jesteśmy z tych, co cofną się. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałości dziś stoimy tu, przed tronem łaski Twej. Wyższam Ciebie, Jezus. Nie jesteśmy z tych, co cofną się. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałości dziś stoimy tu, przed tronem łaski Twej. Przed tronem łaski Twej. Nie jesteśmy z tych. Nie jesteśmy z tych, co cofną się. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałości dziś stoimy tu, przed tronem łaski Twej. Nie jesteśmy z tych, co cofną się. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałości dziś stoimy tu, przed tronem łaski Twej. Przed tronem łaski Twej. Kiedy Ezechiel zobaczył chwałę Bożą, kiedy odczuł ją, upadł na ziemię. Upadł na ziemię. Gdy pojawiła się chwała Pana, tak jest napisane, gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz i usłyszałem głos tego, który przemówił i rzekł do mnie: Synu Człowieczy, stań na nogi, a będę z Tobą rozmawiał. Bóg nie rozmawia z tymi, co leżą przed Nim na twarzy. Słyszałeś to kiedyś? On z nimi nie rozmawia. Jak jeszcze leżysz na twarzy przed Bogiem, to jeszcze się boisz i nie nazywaj tego czcią. I ja nie mówię o tym, że się nie kładzie człowiek przed Bogiem i się nie modli. Ja mówię o tym, co się robi z ludzką duszą. On powiedział: wstań na nogi, a będę z Tobą rozmawiał. Synu Człowieczy, stań na nogi. Nie bój się, jesteś po dobrej stronie. Ludzie, kiedy narodziliście się na nowo, weszliście w Chrystusa i stamtąd nie ma wyjścia, tam nie ma klamki, tam nie można się wydostać. Stań na nogi w duchu. Powiedz: Boże, wywyższam Cię. Boże, ja jestem zwycięzcą każdego dnia. Boże, nie ma trudnych dni. Alleluja! Ty nie podniosłeś z piekła. Uwielbiam Ciebie, Święty Duchu. Nie jestem sam. Chcę Ciebie, Święty Duchu. Bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w Twym cieniu. Wywyższam Cię, Święty Duchu. I ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr. Jestem jak wiatr. Zjawiam się w snach. Wykorzystam tę chwilę. Nikomuś powiem w środku dnia, jak się chwycić zbawienia. Uwielbiam Ciebie, Święty Duchu. I uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas.
Ojcze gotowy. Uwielbiam Cię. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Nie jestem sam. Nie jestem sam. Bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście. Dałeś mi szczęście, Król. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w tym cieniu. I ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Ojcze, uwielbiam Cię. Niebie podniosłeś z piekła dna. Za to, co we mnie włożyłeś. Jestem jak wiatr. Za moje zdolności. Zjawiam się w snach. Za moje talenty. Wykorzystam tę chwilę. I komuś powiem w środku dnia, jak się chwycić zbawienia. I uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Patrz w siebie, tak głęboko. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Zobacz, co masz. Nie jestem sam. Tam bądaj, Pan. Bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w Twym cieniu. I ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę.
twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem mój Ojcze gotowy, Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr, zjawiam się w snach. Wykorzystam tę chwilę i komuś powiem w środku dnia, jak się chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy. W związku z tym, że zaczynamy nowy sezon, to jest też nowy sezon ewangelizacji. Amen. Mam prośbę, żeby wyszły do przodu osoby, które świadomie decydują się brać odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii w tym sezonie. Wyjdźcie do przodu. Wy, którzy wiecie, że to jest ten czas i to jest wasz czas. Ojcze, dziękuję Ci za ten sezon. Dziękuję Ci, że jesteśmy skuteczni, tak jak nigdy dotąd nie byliśmy, Ojcze. Alleluja. Dziękuję Ci, Ojcze, za każde położone życie. Alleluja. Za świeże namaszczenie, za świeże poselstwa, za nowe poziomy. Ojcze, dziękuję Ci, że docieramy przez naszą wytrwałość, przez gorliwość, przez zaangażowanie, przez wierność i przez wiarę w to, co robimy, że docieramy tam, gdzie nie byliśmy dotąd. Ojcze, my teraz autorytetem Kościoła otwieramy drzwi, które do tej pory były zamknięte. Odsłaniamy przed naszymi oczami te drzwi, które do tej pory były zasłonięte. Ojcze, my postanawiamy teraz wchodzić przez te drzwi, zajmować to miejsce. My nie oglądamy się na innych, Ojcze. Jesteśmy świadomi tych słów. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności. Ojcze, my wierzymy, że to jest nasz czas, że to jest nasz czas, że wszystko zaczyna się od naszych decyzji, od naszych modlitw, od tego, jak chcemy, od tego, co decydujemy. Ora la szata la basa ta la ha, ora la basi la baba basa. Świeże namaszczenie, świeże namaszczenie, świeże namaszczenie. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dałeś nam tą ziemię, że dałeś nam tą ziemię. To Ty powiedziałeś, gdzie postawicie swoją stopę, to jest Wasza ziemia. Ojcze, dziękuję Ci, że ta świadomość nas przenika, że to jest nasza ziemia, że każdy z nas, kto głosi Ewangelię w danym miejscu, nie jest tam przybyszem, nie
czuję się jak przybysz, ale czuję się jak właściciel, jak zarządca, bo to jest Twoja ziemia. Tam, gdzie stawiasz swoje stopy, tam, gdzie stawiasz swoje stopy, tam, gdzie otwierasz swoje usta, to jest Twoja ziemia. Zarządzaj i władaj, niszcz przeciwnika, puść wszystko to, co on zbudował. Zakładaj podwaliny królestwa, siej, siej, siej i się nie wahaj, siej i się nie wahaj. Jesteś właścicielem. Amen. Jestem mój Ojcze gotowy. Wywyższamy Cię, Boże. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Nie jestem sam, bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w tym cieniu i ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem mój Ojcze gotowy. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr, zjawiam się w snach. Wykorzystam tę chwilę i komuś powiem w środku dnia, jak się chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Wiem, że wielu ludzi, którzy głoszą Ewangelię, jest opresjonowanych. Siła, którą zobaczysz w Tobie, ona jest odpowiedzią na to. Nie daj się temu. Przeciwstaw się najdrobniejszej opresji. Tak się módl. Tak się módl. Mogłem diabła być kryzysową narzeczoną, z jego kufla bić to, co mi tam naważono. Mogłem diabła być przy zgłuszonym odbiorniku, mieć na imię nikt, słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz, zarazem raz, zarazem raz. Mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się, wiary gest
żoną pozwolę sobie żyć tak jak mi wytłumaczono. Mogłem diabła być i jakoś sobie przebiedować, potem opaść w sił i się ubrać w święci czarny płaszcz. Powietrzny czas, powietrzny czas, powietrzny czas. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłem się, wiary gestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłem się, wiary gestem. Mogłem diabła być kryzysową narzeczoną, z jego kufla pić to, co mi tam naważono. Mogłem diabła być przy zmuszonym odbiorniku, mieć na imię nikt, słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz, zarazem raz, zarazem raz. Narzeczoną podle sobie żyć tak jak mi wytłumaczono. Mogłem diabła być i jakoś sobie przewietować, potem opaść sił i się ubrać w śmierci czarny płaszcz. Powietrzny czas, powietrzny czas, powietrzny czas. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się, wiary gestem. Mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się, wiary gestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się, wiary gestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się, wiary gestem. Być kryzysową narzeczoną i z jego kufla pić to, co mi tam naważono. Mogłem diabła być przy zgłuszonym odbiorniku, mieć na imię nikt, słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz, mogłem być już na dnie.
mogła być. Kryzysową narzeczoną podle sobie żyć. Tak jak mi wytłumaczono, mogłem diabła być. Jakoś sobie przebiedować, potem opaść sił i się ubrać śmierci czarny płaszcz. Powietrzny czas. Odpowiedzią Boga. Musisz tak wierzyć. Dziękuj za moc, która przez Ciebie płynie. Nie skupiaj się na innych rzeczach. Dziękuj za moc, dziękuj za predyspozycję. Ucz się tego. To taka jest modlitwa. To jest modlitwa mocy. Módl się o to. Nie wymyślaj różnych rzeczy, które nie mówią o tym, że jesteś w Chrystusie Jezusie kompletną odpowiedzią dla świata. Myśl o tym. To oddaję Mu chwałę. Pełne majestatu imię silne potężne, pełne majestatu, pełne majestatu imię silne i potężne. Twoje imię wielkie jest, duszo nie drży, w Boga wiesz, On zbawieniem jest. Oh,
Twoje imię wielkie jest, muszą mnie drzwi Boga wielki. Pełne majestatu imię, silne i potężne. Pełne majestatu imię, silne i potężne. Twoje imię wielkie jest, duszo nie drży w Boga wierz, On sprawie. Jezus, królem jest, to imię Jezus,
Jezus Królem jest, to imię Jezus, oddaj Jemu cześć, zaśpiewaj pieśń. On po to umarł, Jezus Królem jest, żeby Ciebie wzbudzić z martwych. On Cię wzbudził, wzbudził Cię. Zobacz tą postać wzbudzoną z martwych. Zobacz siebie w nim. Tak go uwielbiaj. On po to przyszedł. On nie przyszedł, żeby odebrać chwałę od ludzi. On przyszedł, żeby usłużyć ludziom. Oto Mesjasz. Jemu chodziło o to, żeby usłużyć ludziom, żeby uratować człowieka. Oto Mesjasz. Dziękuj Mu za to, że zostałeś uratowany. Doceń teraz siebie. Doceń. Módl się.
A ja ci coś powiem. Jest taki jeden moment duchowy w takim filmie Szybcy i Wściekli, kiedy siadają do stołu i się zaczynają jeść, a Vin Diesel mówi: najpierw modlitwa. Najpierw modlitwa. I mówi: ty się będziesz modlił. I gość zaczyna się modlić i mówi: niebiański duchu, dziękujemy ci za nasze pancerne silniki. Dziękujemy ci za turbo doładowanie. Dziękujemy ci za 600 koni mechanicznych pod każdą matką. Dziękujemy ci, Boże. Dziękujemy ci. Dziękowali za to, co mieli. Dziękowali za potencjał, za siłę, za niezniszczalność, za zwycięstwo. Za to dziękowali Bogu. Z wiary. Halleluja! Tak się modl. Podążam za Tobą. Tak się modl. Halleluja! Ciebie. Podążam za Tobą do Twej wolności, światła dnia, z krzyża potęgę, chwalebny zysk. Przychodzę dziś, ten hymn ma 400 lat, do Twego serca miłości Twej, aby oglądać Twą świętą twarz. Podążam za Tobą, podążam za Tobą, z wiary w wiarę, z chwały w chwałę, podążam za Tobą. Światła dnia, krzyża potęgę, chwalebny zysk. Przychodzę ci, do Twego serca miłości Twej, aby oglądać tą świętą twarz. Do Ciebie wolny, wolny jak ptak, z wiary w wiarę, z wiary w wiarę, z chwały w chwałę. Podążam za Tobą. Do Twojej wolności. Krzyża potęgę, chwalebny potęgę. Przychodzę dziś. Przychodzę, Jezus. Przychodzę dziś. Do Twojego serca, do Twojego serca. Tej, aby oglądać tą świętą twarz. Twoją twarz. Do Ciebie wrócę. Do Ciebie wrócę. Zatrzyma mnie, nic już nie zatrzyma mnie, nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Żadne słowa, żadne zapory. Jestem wolna. Nic już nie zatrzyma mnie. Żadne demony. Nic już nie zatrzyma mnie. Żadna słabość. Nic już nie zatrzyma mnie. Jestem wolna. Nic już nie zatrzyma mnie. Halleluja. Nic już nie zatrzyma mnie. Żadne choroby. Nic już nie zatrzyma mnie.
Ciebie. Lory, namana, lory, dere, dere, ko. Jestem
zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Trzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Jestem wolna. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Jestem wolna. Nic już nie zatrzyma mnie. Zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Jestem wolna. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Jestem wolna. Nic już nie zatrzyma mnie. Zatrzyma mnie, nic już nie zatrzyma mnie, jestem wolna. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Jestem wolna. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie.
zatrzyma mnie. Jestem wolna. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Jestem wolna. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Jestem wolna. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Jestem wolna. Tak wierzymy, Ojcze. Jest. Tak wierzymy. To nasza wiara, Ojcze. Siuluruba. To nasza wiara. Szalery. Wyznawaj Twoją wiarę. Módl się i wyznawaj wiarę. Dałeś mi swój znak, bym porzucił świat. Serca mego krzyk z głębi nocy. Żyłem wiele lat, wiedząc, że to gra. Dobro, zło i cios prosto w oczy. Biegłem ciągle w mrok, płacąc za ten krok. W głowie cień i tłok, w piekło wrosłem. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas. Boże wyzwolenie zmieniło czas. Boże wyzwolenie rozbiło cień. Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie ma prawdy głos. Boże wyzwolenie odmienia los. Boże wyzwolenie to święty gest. Bóg z nami jest. Okres mój bunt, utracony grunt. Rzucam się na twarz, pokutuję. Widzę rany twe, pęka serce me. Wkraczasz, Jezu mój,
ratuje. Okres burz, mój bunt, utracony grunt. Rzucam się na twarz, pokutuję. Widzę rany twe, pęka serce. Bóg z nami jest.
prowadzony drogą na zaszczyt. Idę, aby żyć, ręką Boga dziś prowadzony. Módlcie się. Wszystkie osoby, które doświadczały ataków depresyjnych i nawrotów smutku, do przodu podejście. Szybciutko. Módlmy się. Kościele, modlimy się. Szabaja kadelere kedelere de kedelere de kedelere noro do kodoloro do konoro de redes. Ero loro do konoro loro kodere de redes sire lo honoro de redes. Przesuńcie się tu do bliżej domu. Szabar lare kiedy klore do konoro do rodo sara lo kredes stira na stira stira. Eloha i rozsiewa. Miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, wypełniłeś życie mle Jeszua. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie, wypełniłeś życiem swym Jeszua. Miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, wypełniłeś życiem mle Jeszua. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie, wypełniłeś życiem swym Jeszua. Alleluja, Król na wieki, Bóg Zbawiciel. Olejek radość, olejek radość, olejek radość. Jezusa krew nie zawodzi mnie, wszelki smutek odchodzi przez imię Jezus, nie zawodzi mnie. Jezusa krew nie zawodzi mnie. Jezusa krew nie zawodzi mnie. Miłością swą, miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, wypełniłeś życie me Jeszua. Wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie, wypełniłeś życiem swym Jeszua. Miłością, miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, wypełniłeś życiem me Jeszua. Uwielbimy Cię. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie, swoboda. Wypełniłeś życiem swym Jeszua. Alleluja, Król na wieki, Bóg Zbawiciel. Jeden głos. Nowe życie mam, mam, mam. Olejek radości. Nowe życie mam. Zamiast ducha zwątpienia. Mam, mam. Nowe życie mam, mam, mam.
Wierzymy to. Mam nowe życie, mam silnie. Mam nowe życie, mam miłością. Miłością są, które nikt nie wyrazi mocą słów. Wypełniłeś życie me, Jeszua. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią odmyłeś mnie. Wypełniłeś życiem swym, Jeszua. Miłością, miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów. Wypełniłeś życie me, Jeszua. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią odmyłeś mnie. Wypełniłeś życiem swym, Jeszua. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest
mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które jest pod mocą Twojej krwi. Z wiarą. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, wiarą, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. To otwiera drzwi teraz. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. To wyznanie z wiarą. Nie ma we mnie miejsca, nie ma miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. W duszy i w ciele. Nie ma we mnie miejsca, w żadnym fragmencie życia, nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, z przekonaniem, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Twoje wszystkie słowa nie ma we mnie miejsca, są pod mocą krwi Jezusa. Które nie jest kroki, pod mocą działania, Twojej krwi. Części ciała. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest, to jest nowe, pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, głowa musi pójść na tym na maksa. Które nie jest pod mocą Twojej krwi. Alleluja. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Żadnego miejsca nie ma w Tobie. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nowe życie mam. Nowe życie mam. Nowe życie mam. Oswój się z tym, to jest normalne. Nowe
jest modlitwa Twoja, normalna modlitwa. Nowe życie mam. O, nic dziwnego. Nowe życie. To żaden mistycyzm. Nowe życie mam. O właśnie. Mam. Nie cywilizuj tego, nie cywilizuj tego. Nowe życie mam. Nie cywilizuj. Nowe życie mam. Nie cywilizuj. Mam. Nowe życie mam. Nowe życie mam. To co robisz, to nie jest modlitwa do Boga, tylko z Bogiem. To jest modlitwa z Bogiem. Módl się z Bogiem teraz. Z Bogiem. Teraz budujesz. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, to modlitwa z Bogiem. Które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca. Nie ma w Tobie nic starego. Nie masz nic wspólnego z czymkolwiek, co jest stare. Nic. Nie ma we mnie miejsca. To nie są slogany. Które nie jest pod mocą Twojej krwi. Tylko głowa musi za tym pójść. Nie ma we mnie miejsca. Które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca. To nie jest romantyczna piosenka. Pod mocą Twojej krwi. Specjalnie rozpraszam Ci emocje. Nie ma we mnie miejsca. Musisz zrozumieć, co to jest. To jest modlitwa z Bogiem. Pod mocą Twojej krwi. To jest budowanie. Nie ma we mnie miejsca. Teraz budujesz. Które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca. I mocniej, pod mocą i wyżej. Nie ma we mnie miejsca. Uduj! Które nie jest pod mocą Twojej. Ty! Nie ma we mnie miejsca. Rakata, la, pej! Pod mocą Twojej. Szolo, loreris! Nie ma we mnie miejsca. Uduj! Które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie baw się tym, buduj! Nie ma we mnie miejsca, które nie jest Lokoto, lo, pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Każde miejsce! Nie ma we mnie miejsca, na którym stanie Twoja stopa, Jozue! Pod mocą Twojej krwi. Oddam Ci! Nowe życie mam. Wprowadzaj to! Mam. Każda część duszy i ciała. Nowe życie mam. Nowe życie do pieniędzy. Mam. Nowe życie mam. Do małżeństw. Mam. Do relacji. Nowe życie do przyjaźni. Mam. To wytrwala. Nowe życie mam. Już rozumiesz to. Nowe życie mam. Mam. Nowe życie mam. Mam. Nowe życie mam. Ha kara la 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 pray the Lord and la hea ta pray. Halleluja! Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej. To stary dobry underground. Nie ma we mnie miejsca. Rekatery Pride Lord. Nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą
pod mocą Twojej krwi. Twoja służba nie ma we mnie miejsca. Jest pod mocą krwi Jezusa. Nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie szczyp się. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, Twoje ciało, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Wszystkie nie części ma ciała. Nie ma miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nowe życie mam. 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 Jak się dostaje coś nowego, to stare się zaczyna. Zaczyna przeszkadzać. Pamiętaj o tym. Znienawidź stare. Nowe życie mam. Módl się w ten sposób. Miej w nienawiści stare. Nowe życie mam. A papa ralara hakatana nerede kodoluru norodo kodonol. A karalerede hedenelerede. Nowe życie mam. Czy jest ktoś, kto ma problem z tym, że nie ma w nim takiego miejsca? Nie przeżywasz, nie doświadczasz. Śpiewasz, ale nie wierzysz. Jedna osoba. Jeśli to ty, chodź tutaj. Nowe życie mam. To czas, żeby to złamać. Nie wstydź się. Nowe życie mam. To nie jest teatr. Nie wstydź się. Nie ciebie widziałem. Nowe życie mam. Chcesz temu urwać łeb, czy nie? Odważnie. W pakiecie parę innych rzeczy. Dajcie mi tam to pudełko od dzieci. Nowe życie mam. Puste wtrze. Stań mi chwilę. Nowe życie mam. Aleluja. Nowe życie. Aleluja. Szabaralara hadredelerede Jesus. Nowe życie mam. Aleluja. Nowe życie mam. Amen. Nowe życie mam. Tak musisz wierzyć. Tak musisz wierzyć. Nowe życie mam. Rób to ze sobą. Mam. Nowe życie mam. Nowe życie mam. Nowe. Stare w pogardzie. Nowe życie mam. Stare w pogardzie. Nowe. Gardzisz starym. Nowe życie mam. Gardzisz dniem wczorajszym. Gardzisz. Nowe życie mam. Nie ma. Ani dobrych, złych dni, ani złych dni. Nowe życie mam. Są nowe albo stare. Wszystko, co stare, jest skończone. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Od nowa umysłów. Nie ma we mnie miejsca, od nowa umysłów. Które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi.
nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twoją. Może tak być, że niektórym z Was się wydaje, że to można pociągnąć, że można to połączyć, że jakieś stare rzeczy można podreperować. Bóg nie przyszedł po to, żeby reperować Izrael. On nie po to to przyszedł. On nie przyszedł reformować synagogi. On nie przyszedł do Twojego życia, żeby cokolwiek naprawić. Bóg nie naprawia rzeczy różnych. Bóg to nie jest naprawiacz. Bóg to jest zabójca i odrodziciel. Zabija i ożywia. On nie naprawia. Odetnij. Przestań lubić cokolwiek było wczoraj. Może masz wspomnienie. Możesz myśleć, kiedyś było lepiej. Nie było kiedyś lepiej. Nie było lepiej. Nigdy nie było lepiej niż dziś. Nigdy nie miałeś w życiu lepiej niż dziś. Nie było lepiej. Powiedz do diabła, kłamiesz do mnie, że było lepiej. Chyba bara lara 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 baja. Z drugiej strony możesz słyszeć, będzie lepiej. To inny demon mówi do ciebie. Nie będzie lepiej, bo nie ma jutra. Haba katara lada zawa katara larene mara laraj. Albo dziś, albo nigdy. Hyterelea. Albo dziś, albo nigdy. Rapa katara lada rawa katara rana barlary nene denana rahalary nene nasenas. Znienawidź cokolwiek jest starego. To cię zatrzymuje. Myślisz, naprawię coś. Naprawię. Nie. Lara 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 namana haka tanana synas. Myślisz, naprawię swoje małżeństwo. Małżeństwo się nie naprawia. Nie wolno naprawiać małżeństwo. Pewna ateistka powiedziała bardzo ładną rzecz kiedyś. Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo. Ciekawe, skąd ona to wzięła. Powiedz, Boże, co ma umierać, niech umiera, co ma żyć, niech żyje. Nic nie przemoże życia. Amen. Nic nie przemoże życia. Co ma umrzeć, niech umrze. Amen. Co ma żyć, niech żyje. Tylko to, co żywe, ma znaczenie. Te wszystkie naprawiane rzeczy, pół kalecy, pół inwalidzi, pół nieszczęśliwcy, pół połamańcy. Karalaraj! Bóg powiedział, nic chromego nie wejdzie do mojej świątyni. Nic chromego nie wejdzie. Hapa katara, wiecie co to oznaczało? Że jeżeli Żyd miał tylko słabe owce i miał kulawe i poniszczone, to najpierw miał iść do kapłana i powiedzieć do kapłana, kładź ręce na moją owcę. Uzdrów ją, bo chcę ją złożyć w ofierze Jahwe. Tapa katara lara 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 praj lere lord. Bo nic chromego nie mogło wejść do świątyni. Nie dlatego, że Bóg jest faszystą. Ale dlatego, że Bóg powiedział, moje miejsce to jest miejsce, do którego każdy człowiek może wejść w sposób kompletny, tylko musi chcieć. Stare przeminęło. To jest słowo prorocze. Nowe życie mam, a w stare sram. To słowo od proroka na dziś. Nie ma starego, musisz mieć to w nienawiści. Wtedy zobaczysz, jak będziesz służył. Dlatego wielu ewangelistów i też duszpasterzy ma opresję w tym czasie. Chcą coś połączyć, nic nie połączysz. Aleluja, nowy sezon. I jeszcze większa determinacja. Zapominasz o tym, co za tobą. O sukcesach i porażkach zapominasz. Powiedz, Boże, zapominam o sukcesach i porażkach. Zapominam o tym, co stare. Zapominam o tym wszystkim. O tym wszystkim zapominam. Dzisiaj idę.
jako kompletny i nowy, aby służyć Tobie w mocy Twojego Ducha. Dzisiaj, alleluja, to co Ci się wydaje, że jest dobre, może zupełnie nie pasować. Dzisiaj rano się ubrałem, ładnie się ubrałem. Ładnie założyłem garnitur, buty czerwone od Agaty Stuły, ładnie się ubrałem. Spojrzałem w lustro, kurczę, brzuch mi wystaje nad ten pasek, te spodnie się nie uciągają. Rozumiesz, o co chodzi? Wyglądałem jak, kurczę, rozumiesz, gość z jakiejś groteskowej telenoweli Disco Polo. Mówię, Boże, jak, kurczę, wujek na imieninach. Mówię, bo zdejmuję to z siebie. 10,5 kilo, kurczę, rozumiesz, to można pod dresem schować nadwagi. Ale nie w tym... Założyłem, chciałem, żeby było ładnie. Bóg mi świadkiem, mówię, ładnie będzie. Dzisiaj głoszę w czerwonych butach. Ale stare przeminęło. Jest dzisiaj. Dziś. Musisz się odcinać. A rozumiesz? Nowe życie. Nowe możliwości. Nowa służba. Nowy Ty. Tylko nowy. A krew Chrystusa kompletnie chroniąca wszystko w Twoim życiu. Oto Twoja wiara. I musisz to wyznawać. I nie myśleć, że są mistyczne piosenki, bo to nie są piosenki mistyczne. To tak nie działa. To jak Michał powiedział, to nie możesz śpiewać, bo to ładnie brzmi. Nowe życie mam, nowe życie mam. To trzeba być człowiekiem, który jest kompletnie przekonany, że ma nowe życie. Rozumiesz? I nie próbować tego tam sklejać czegoś z tyłu. Zakleję. Amen. Głupota. Tabaralada zawakata na la ramany lererberere. Okoto lorolara la ramana manasa. Ty wiesz, że nie możesz stracić z Bogiem? To jest niemożliwe. Nie możesz z Bogiem stracić. W małych rzeczach, ani w dużych. To jest niemożliwe. Rozumiesz to? Nie lep tych strat. Powiedz, przeklinam to, Boże. Te moje, kurcze, manufaktury takie. Manufaktury. Przeklinam w życiu wszystkie moje. Nic nie będę lepił, nie będę kleił. Co ma umrzeć, niech umrze. Jest napisane, niech sprawiedliwy się dalej, niech święty się uświęca, niech grzesznik grzeszy. No muszą umrzeć różne sprawy. Ludzie się naprawiają. Muszę to odzyskać, muszę tamto odzyskać. Było tu, tam. Nie. Halleluja. Ostatnio tak sobie siedzę przed Bogiem, tak sobie myślę, mówię, kurczę, Panie Boże, z różnymi ludźmi się pojednałem, zamknąłem różne rzeczy za sobą, wcale nie chcą się ze mną kolegować dalej. Kurczę, mówię, a Bóg mi mówi, a dlaczego ty myślałeś, że jak ty się z kimś pojednasz, to się będzie kolegował z tobą? Ja mówię, no właśnie, dlaczego ja tak myślałem? Bo wiecie, co ja zrobiłem? Połączyłem dwa, kurcze, dziwne wątki ze sobą. Dlaczego on się ma ze mną kolega? Przecież on mnie nie musi lubić wcale. Jeden to mi nawet powiedział, mówi, no to dobrze, to tak będziemy obok siebie żyli teraz. Nie? W sumie mówię, prorokował. Bo nie łączy się nowego ze starym. Rozumiesz?
nie łączy się. Teraz będę świadectwem dla mojej rodziny według ciała. Ktoś tak powiedział w ogóle. Świadectwem będziesz. Masz być świadectwem dla wszystkich ludzi. Amen. A jak ktoś z rodziny według ciała przypadkowo to dostrzeże, to się zbawi. A jak nie dostrzeże, to w ogóle niech idzie w diabły. Rozumiesz? I tak pójdzie do piekła, i tak pójdzie do piekła. Rozumiesz? Bo nie zobaczył. Bo nie dostrzegł proroka, który przyszedł do domu i powiedział: jestem nowym stworzeniem, ciociu, wujku, mamo, tato. Rozumiesz? Hamarala, dawa, katarala, rana. Nie można łączyć starych i nowych rzeczy. Jesteś nowy i nowe rzeczy są pod ochroną krwi Jezusa. Nowe. Musisz być cały czas w mentalności. Jestem nowym stworzeniem. No, nie nowym dla kogoś. Nie nowym dla męża, dla żony, dla dzieci, dla ludzi. Nie. Jestem nowym człowiekiem. Nowa konstrukcja. Dzisiaj żyjąca. Kompletna w ogóle. Kompletna do granic możliwości. I wtedy jak służysz, to po prostu to jest proste. I nie zastanawiasz się, czy pada, czy zimno, ciepło, czy słuchają mnie, czy mnie nie słuchają. Bóg mówi: idź, posyłam cię do domu przekory, bo oni są ludźmi twardego karku. Lecz czy będą słuchać, czy nie, będą musieli powiedzieć, kiedy na sądzie ostatecznym prorok był wśród nas. Wtedy każdy będzie musiał przyznać. Bóg się zapyta: widziałeś ewangelistę? Yes, sir. Habaka la 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 na ma na na mul się. Jela kata na na bara la ra ha kate ne de le re de re de steve ne ma na des. Nowe życie mam. Powiedz: Boże, mam wszystko pod ochroną Twojej krwi. Mam nowe życie. Dzisiaj żyję. Kupa la la shika ne re la re ne ke ne ne de ne se va kata la ra ra. Uwielbiam Cię, Święty Duch. Uwielbiam Cię, że Ty pokazałeś ludziom, że te kraty w oknach można wyrywać gołymi rękami, że to jest tylko iluzja. Tylko iluzja. Można to wyrywać gołymi rękami, Ojcze. To jest iluzja. Diabeł to jest fachowiec od iluzji. Iluzji. Abara la la da hakatara la re ne mene de kedelere de hegenelare ne kedelere de hedene varlare ne kenelare de kedeloro loro no hokono no masenalare ne hadane de iluzja. To jest iluzja. Abarlare ne kenene nasene. W niektórych miejscach w Polsce stoją takie domy odwrócone do góry nogami. Na dachach one stoją. I tam się wchodzi i się chodzi po tym domu. I wydaje ci się w tym domu, że kurczę, wszystko ci się, że świat ci się wywrócił. A to by się nie wywrócił świat. To dom jest krzywy. To jest iluzja. Iluzja. Ale błędnik w to wierzy. Wierzy w to głowa. Wierzy w to głowa. Przewracasz się. Rzucasz się po ścianach. Diabeł to jest fachowiec od iluzji. Te kraty są proste do wyrwania. Słabe. Helara baralada da bahada na darelehelara. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci, że temperatura duchowa u ludzi wzrasta. Ojcze, ja ogłaszam, że temperatura duchowa u ludzi w zespole wzrasta. Ojcze, ja w imieniu Jezusa to ogłaszam. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja mówię, temperatura duchowa ludzi wzrasta. W imieniu Jezusa. O koto koriaria da fakatara la ramenenelele. O rolo do koto rolare da hadiare la parlare ne menenelea. Aleluja, dirlare da rafaria de ne marla. Aleluja. Aleluja. Jak masz cel, to ten cel dominuje cię. Cel. Ostatnio przeprowadzano wywiad telewizji brytyjskiej z takim znanym człowiekiem. I zadała mu pytanie i mówi do niego: a co by pan zrobił? Znaczy, czy zdecydowałby się, czy chciałby pan, aby do pana domu przyszła rodzina królewska? A on w ogóle mówi: Jezus, Maria i Józef? I powiedział to z taką otwartością, że się w głowie nie mieści. A ta w ogóle dziennikarka i kopara upadła. No, nie o tą rodzinę mi chodzi. A nie, to mówi to.
On miał w nosie rodzinę królewską, bo ten człowiek znał tylko jedną rodzinę królewską. On mówi: Jezus, Maria i Józef. I był zainteresowany. O, to ta taka, to by przyszła. To tak, młody chłopak. Czemu? Bo był zafiksowany na tym, że Bóg jest żywy. Żył tym. Nie zbierał się, jak tu powiedzieć przed milionami telewizów o takiej rzeczy. Jak tu powiedzieć Ewangelię, jak tu powiedzieć. Po prostu tym żył, wypalił jak z armaty. To było w nim, bo był na tym skupiony, rozumiesz? On w ogóle nie myślał, jakaś królowa brytyjska, ktoś tam, co mnie to obchodzi u mnie w domu, w jakim celu? To nie było żadnego marzenie. Jesteś nowy. Twoje marzenia są skupione na tym, co się nazywa szerzenie królestwa. To jest proste. Nie daj się rozpraszać po prostu. Uwielbiamy Cię, Ojcze, za to. Chwalimy Twoje imię, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że mamy ten przywilej, tą szansę żyć właśnie teraz, Boże, właśnie tutaj, że możemy, Ojcze, naszym nowym, nieskalanym, świętym, zabezpieczonym krwią Jezusa życiem świadczyć temu narodowi. Boże, dziękujemy Ci za to, że to nie jest dla nas trudne, że to z nas wypływa, że nie Amen. Skupiamy się na tym, Boże, bo jesteśmy non-stop na tym sfokusowani. To jest w nas, to z nas płynie. Ojcze, my wyrzekamy się tego, co stare. My wyrzekamy się starych porażek i starych sukcesów. Wszystko, co nowe, jest chronione Twoją krwią. Ojcze, nic nie będziesz wynosił ze świątyni. Nie będziesz wyciągał stamtąd nic. Żadnego dnia, żadnej godziny, żadnej minuty. Nie ma świątynia i małżeństwo, świątynia i tamto, świątynia i tamto. Świątynia jest świątynia. Reszta to jest wokół świątyni. Tam się kręci te życie. Hallelujah.